Dzisiejszym gościem będzie Jarosław Stanisław Jackiewicz. Brawo. Wiem, Jarku, że pod koniec ubiegłego roku wydałeś kolejny tomik, który to już 13. Nie, znaczy to w ogóle 11 książka, z czego 10 tomik poezji, bo jeszcze była powieść po drodze. No proszę, czyli rzeczywiście jubileuszowy. Tak. Świetnie. Część z nas już była na promocyjnym spotkaniu, część dostała i zna już trochę te wiersze, ale myślę, że dzisiaj coś nowego, ciekawego się dowiemy. Natomiast nie wiem, czy chciałabym Ci coś zaproponować. No. Spotkanie w formie jakby takiej rozmowy, triady, o, ale nie muzyczny termin, nie, broń Boże, nie jakaś chińska mafia, to się też może kojarzyć, czy nawet triada Arystotelesa w studiowaniu przedszkolnym, gdzie ważne są te czynniki jednocześnie i rozwoju fizycznego, umysłowego, czy psychicznego, natomiast na zasadzie takich trzech pytań, żeby Ciebie trochę bliżej poznać. Dobrze. Bo nie ukrywamy, że jesteś poetą bydgoskim, chyba z najstarszym stażem, jeżeli chodzi o uczestniczenie w spotkaniach, w twórczości. Jednocześnie nie tylko właśnie piszesz wiersze, ale już jesteś krytykiem literackim z pewnym doświadczeniem, przez to, że praktycznie prawie we wszystkich naszych spotkaniach uczestniczysz. I rzeczywiście tak uczciwie zanurzasz się w nasze wiersze, w swoje wiersze. A nie wszyscy znamy Cię, że tak powiem, trochę z innej strony. Na zasadzie chociażby właśnie pytania, gdzie mi trzy krótkie odpowiedzi dasz. Zacznijmy od ulubiony kolor. Brązowy. Ale trzy. Musi być triada. Ach, trzy, tak? Tak jest, triada. Brązowy, pomarańczowy i biały. Nietypowy wybór w sumie, ale masz jakieś uzasadnienie, czy po prostu? Nie, to wyobraziłam te kolory. Znaczy, brązowy to po prostu najbardziej lubię, pomarańczowy, bo jest taki żywy, optymistyczny, biały, no to też mi się podoba. Taki bym miał wybrać. Nietypowe kolory, bo rzeczywiście większość z nas wybiera albo podstawowe, a ulubione kwiaty. Konwalie, zdecydowanie. Nawet napisałem kiedyś wiersz o konwaliach. Konwalie, natomiast jeszcze, no, róże i co jeszcze? Może tulipany? O, takie typowe wiosenne. Może ktoś chciałby też zapytać o coś jeszcze ważnego? Takiego, co dotychczas nie wiemy, co Jarka tam gnębi czy interesuje? Ja bym przepraszam, pytam o upodobaniach muzycznych. I od razu pierwsze muszę powiedzieć za pana, że oczywiście, że operową muzykę, nie? Też, jak operę bardzo lubię też, Bo wiem, że z komentarzy widzę, że bardzo wiedzy ma w tej... Tak. No, pamiętam, jak pani grała z Rodziowanego Mozarta. Tak. Dla Ci Marwa, nie? Pięknie, no właśnie, no więc tak. Ale muzyka poważna. Tak, muzyka poważna. Przede wszystkim Chopin i Mozart. To są moje dwa ukochani kompozytorzy. No, muzyka też rockowa, muzyka popowa, ballady rockowe, Beatlesi na przykład, Abba. No, jest mnóstwo muzyki, którą lubię. Lubię muzykę jazzową, zwłaszcza Komedę, Krzysztof Komeda, nie? No naprawdę bardzo dużo, a z muzyki poważnej jeszcze Bach, Vivaldi, Czajkowski, no to można, Händel, bardzo lubię Händla też, no ale Chopin i Mozart przede wszystkim, nie? Chopin zwłaszcza, nie? Tak. Czyli rzeczywiście na pierwszym miejscu muzyka poważna. No tak, tak. A już teraz wchodzę troszeczkę właśnie w nasze tematy literacko-poetyckie. Jakbyś miał wybrać takich trzech swoich ulubionych pisarzy? Nie poetów, pisarzy. To znaczy prozaików, czy tak generalnie pisarzy? Generalnie. Że poetów też, tak? Generalnie. Aha. Będziemy widzieli, co bliżej. Dobrze. No, mój ukochany pisarz to jest mój mennik Jarosław Iwaszkiewicz, urodzony na Ukrainie w Kalniku. Tak, w polskiej rodzinie ziemiańskiej. Oczywiście zaczynał jako poeta w grupie Skamander, ale no, przede wszystkim był genialnym prozaikiem. Panny z Wilka, Sława i Chwała, Brzezina. Ale także... Matka Joanna Daniołów, oczywiście, Kochankowie z Marony,
I bardzo lubię książkę, która jest może mniej znana Iwaszkiewicza, nowele włoskie. To są perełki przepiękne. We Włoszech się dzieją, dzieje akcja tych, tak. Więc Iwaszkiewicza uwielbiam. Uwielbiam też Witkacego, czyli Stanisław Ignacy Witkiewicz. Jako osobowość, jako osobowość twórcza, nie tylko jako pisarza, także jako malarza wspaniałego, no w ogóle jako postać, jako ikonę. Oj, wielu jeszcze pisarzy mogę, no z poetów. No ale żeby się zmieścić. Dobrze, jeszcze się. A ukochany poeta to jest Jan Lechoń. O, tak podejrzewam. Tak. Najbardziej mnie wzrusza, najbardziej mnie zawsze porusza, tak. Czyli mam już tych trzech twoich tak. pisarzy. A gdybyś miał wybrać takie trzy najbardziej ulubione książki, które na Wyspę Bezludną zabrałby ze sobą. Tak. Tak. To znaczy, co do dwóch, to mam pewność, co do trzeciej miałbym, nie byłbym pewien, bo tych książek jest mnóstwo. Na pewno bym zabrał Biblię i na pewno bym zabrał Lalkę Prusa, która jest moją ukochaną powieścią, którą znam i tysiąc razy czytałem, oglądałem serial i w ogóle uwielbiam, to jestem fanem. Natomiast coś jeszcze, to miałbym problem, szczerze mówiąc, bo tych książek jest bardzo dużo. Może Wspólny pokój Miłowskiego. Wspaniała powieść lat 30. Bardzo smutna, mroczna, ale tak wspaniale napisana, naprawdę tak, takim językiem świetnym i taka naturalistyczna, egzystencjalistyczna bardzo, ale świetnie napisana. Ale także powieści Degata, Jezioro Bodeńskie, Pożegnania, Disneyland. No, to są książki, które uwielbiam. Ale nie wymieniłeś w tym wszystkim poezji. A, to poezja to oczywiście. Dobrze. Co ja mam? No jest dobrze, bo no, poezja to osobna kategoria. To przede wszystkim no, Jan Lechoń, jak powiedziałem, Adam Mickiewicz, Wisława Szymborska, no i wielu innych. No dobrze, a teraz już wchodzimy, że tak powiem, w twoją twórczość. No masz na swoim dorobku te 10 tomików poetyckich. A wymień trzy, które są tobie tak najbardziej bliskie, z którymi może jakaś anegdotka się wiąże, może... W porządku chronologicznym, to byłby tomik Metarozmowy z 2008 roku, wydany w Krakowie, wydawnictwie Miniatura. Potem oczywiście Wilk w 2013 roku, czyli moje wiersze wybrane, który tomik jest, jak widzę. Tomik został wydany dzięki stypendium, które otrzymałem, stypendium prezydenta Bydgoszczy. A kto wie, czy nie ankieta jako ten trzeci tomik, który bardzo lubię. Bardzo lubię. Tak. I niedawno mój mentor, którego poznałem w 1986 roku, Piotr Cielesz, znakomity poeta, kiedyś mieszkający w Bydgoszczy, teraz w Gdańsku. Jak mu przesłałem ankietę, to powiedział, że to jest mój najlepszy tomik, nie? I bardzo mu się podobał, nie? Więc kto wie, czy ankieta też, oprócz Wilka i oprócz Metarozmów, nie? Nie przesłałeś mi mailem ten tomik, także mogę sobie poczytać, wczytać się w niego. I rzeczywiście wydaje mi się, że takie wiersze są już dojrzałe, głębokie i odpowiadają na pytania, które właśnie chciałam tobie zadać na temat poezji. Czym dla ciebie jest poezja? Jakbyś miał w trzech takich słowach właśnie się zmieścić. Czym jest dla mnie poezja, tak? Nie jest to proste, to trudne pytanie, tak. Poezja. Poezja jest pasją, jest takim sensem życia, można powiedzieć. I takim tlenem dla mnie, można powiedzieć, tak? Czyli czymś, co bez czego ja sobie nie wyobrażam swojego życia po prostu, bo zacząłem pisać w wieku 10 lat. Czyli praktycznie prawie całe życie piszę wiersze. A mam teraz 56 lat. Czyli nie bez powodu powiedziałam, że jeden z poetów najdłuższym stażem w bydgoskim środowisku. No niestety, debiut prasowy, taki poważny, bo pierwszy wiersz wydrukowany był w 82 roku już, a natomiast pełny taki debiut był w 86 w piśmie Fakty Jana Górecka-Osińskiego ze słowem wstępnym Piotra Cielesza właśnie. To taki kamień milowy. Potem to się tak szybciej potoczyło. Pierwsze spotkania w Wieliszku. Tak, oczywiście. Pamiętam ciebie właśnie jeszcze, właśnie z Wieliszka. I muszę powiedzieć, jak już jesteśmy przy mojej poezji, tak jak wymieniłem Piotra Cielesza, no to nie może nie wymienić mojej mamy,
której bardzo wiele zawdzięczam, Krystyna Jackiewicz. Krysia znała dobrze moją mamę. Ja też pamiętam. Tak, która chodziła ze mną na wieczorne autorskie. Tak. I moje, i wszystkie inne prawie. Tak. I była takim moim mentorem, agentem, no wszystkim właściwie. Na przykład... Krytykiem też? Też, oczywiście, też. Tak, jak najbardziej. I też moja siostra, ale mówię o mamie. I na przykład założyłem jak tak dosyć wcześnie kronikę, tak jak ty masz też, wiem, że kronikę, ja mam też kronikę, chyba 11 takich segregatorów grubych. I to zaczęła moja mama, bo ja się tym nie interesowałem kompletnie. Ja byłem taki trochę odklejony od tego rzeczywistości, żeby coś zbierać i coś. Ja na początku pisałem wiersze, gdzieś te karteczki były potem w koszu, a moja mama wszystko zbierała, nie? I jak były jakieś spotkania z poetami, z pisarzami, to moja mama mówiła, idź, to jest ciekawe, to jest dla ciebie ważne, to na pewno skorzystasz, może kogoś poznasz. Albo wysyłaj tutaj, tam i tak dalej, więc naprawdę była takim motorem. Tak. No właśnie, na przykład... chciałam zapytać cię o trzech mentorów, którzy... No to moja mama, Krystyna Jackiewicz, Piotr Cielesz i Karol Białoń, to jest mój nauczyciel polonista z zawodówki. Zanim poszedłem do liceum, to byłem w zawodówce na Świętojańskiej w klasie fotograficznej, bo jestem z wykształcenia fotografem. I on był bardzo barwną, charyzmatyczną postacią, taką może trochę kontrowersyjną, czasami taki trochę dziwak, ale tak pięknie mówił o poezji, tak wspaniale, naprawdę. Ja nawet nie musiałem nic notować, bo ja na niego patrzyłem, chłonąłem jak gąbka to, co on mówi, i po prostu mieliśmy taki kontakt i nawet potem do tego stopnia jakoś taka zażyłość powstała między nami, że ja na lekcji narysowałem jego karykaturę, a on potem narysował moją. I też w tej zawodówce był jeden z pierwszych moich wieczorów autorskich. I i taka ciekawostka, to nie każdy poeta, być może jestem jedynym, nie wiem, będąc młodym człowiekiem bardzo. Potem moim wieczorze autorskim w tej szkole zawodowej na lekcji... Lekcja polskiego jak gdyby nigdy nic. I nagle poza programem pan profesor pisze, dzisiaj będzie temat lekcji twórczość poetycka Jarosława Jackiewicza. No mnie zatkało. To jak u progu swojej drogi literackiej stał się klasykiem. Widocznie mu się tak to spodobało, że wszyscy pisali twórczość poetycka Jarosława Jackiewicza. To było niezwykłe, niesamowite, no... Szok po prostu. Mobilizacja na cały dzień. Tak, oczywiście. A jeszcze bym dodał czwarte nazwisko. Henryk Czarnecki. To już poza triadą. Tak. Poznałem go w Skępem, gdzie bywaliśmy na wakacjach całą rodziną. Mieliśmy tam domek taki wczasowy. I Henryk Czarnecki to był pisarz, prozaik, ale pisał też miniatury poetyckie. Dzięki niemu ja zacząłem pisać miniatury poetyckie, bo zanim pisałem wiersze, to pisałem miniatury poetyckie, takie króciutkie. I Henryk Czarnecki napisał scenariusz do serialu Daleko od szosy. I ja go poznałem z Kępem, że było jakieś spotkanie w bibliotece. I oczywiście nie poszedłem na to spotkanie, gdyby nie mama. No, mama powiedziała, jest spotkanie z jakimś pisarzem, musisz iść. I oczywiście sam nie poszedłem tylko z nią, bo byłem piekielnie nieśmiały. I dzięki temu były te spotkania u niego, w tym domku, w jego domku z Kępem. Takie warsztatowe. Pokazywałem mu swoje wiersze, on to oceniał, no to było też niesamowite, niezwykłe. Ale też miło wspominam właśnie Piotra Cielesza, on był takim moim głównym mentorem, takim profesjonalnym. Od 1986 roku, kiedy się spotkaliśmy, to naprawdę on był takim moim ojcem chrzestnym poetyckim. I w tym świecie literackim, w tym świecie osób piszących żyjesz właściwie od młodości, od zawsze. No tak. Nic dziwnego, że właśnie to dla ciebie jest motorem, ale nic nie wspomniałeś o rysowaniu. O, rysowanie to zupełnie jeszcze co innego. Triadzie się nie zmieściło. Nie, rysowanie to jeszcze zupełnie co innego. Rysuję też chyba od dziecka, bo zacząłem pisać w wieku 10 lat, rysować może trochę wcześniej. I to głównie portrety. Mężczyzn. Tak, ale kobiety czasami też, ale głównie mężczyzn rzeczywiście. Na jednym ze spotkań mieliśmy trochę... Tak. Ale to tak traktowałem tak marginesowo, nie? To tak sobie takie hobby po prostu, nie? No słuchaj, żeby być konsekwentnym w triadzie, poprosimy ciebie za chwilę, żebyś wybrał
trzy wiersze, które chciałbym się nam dzisiaj zaprezentować. Wiersz dedykowany pamięci Jana Góreca-Rosińskiego. On był prezesem Związku Literatów Polskich. Przyjmował mnie do Związku Literatów Polskich. I był redaktorem naczelnym Faktów. Tam, gdzie debiutowałem w 1986 roku. I wiersz poświęcony jego pamięci, utrwalić słowo. Słowo zapisane na piasku zmyje woda. Zapisane na kamieniu może zostanie, ale kamieniem można rzucić w człowieka i wtedy słowo na nic. Zapisane na papierze strawi wszystkożerny ogień, pokryje kurz zapomnienia. Więc jak uchowa się myśl człowieka zapisana w słowie? Słowo zapisane w Bogu pozostanie na wieki. Redukcja, czyli ars poetica. Życie mija. Skreśl mija. Zostanie życie. Już w tym jednym słowie ziarno przemijania. Czas zrobi swoje. Skreśl zrobi swoje. Zostanie czas. Niech wybrzmi. Tyle w nim nadziei, ale i goryczy. Życie i śmierć. Czy pisać je razem, czy osobno? Skoro życie prowadzi do śmierci, a śmierć do życia. Jeśli wierzyć w życie wbrew śmierci, zostaw życie i śmierć. Pozwól im rosnąć razem. Zostaw co ważne, skreśl co niepotrzebne, póki masz czas na życie. Świat według Hasa, dedykowany pamięci Wojciecha Jerzego Hasa. Godziny rozstania mają swoją słodycz, a słodki owoc szczęścia gorszą miewa pestkę. Nie znamy samych siebie i nie znamy Boga, którego wciąż szukamy jak drogi do Madrytu. Błądzimy uliczkami iluzorycznych świateł, które zapalamy, by oszukać ciemność. Pytasz, jak być kochanym, ale sam nie kochasz, bojąc się pożegnań, które mogą nadejść. Na szczęście świat otwiera ciągle nowe drzwi i za każdym Meksykiem jest wciąż nowy Meksyk. Pięknie, dziękujemy.
21. Brzoza przede wszystkim. Uwielbiam brzozę. Zresztą nawet jedna z moich książek nosi tytuł Powrót do brzozowego lasu. Brzoza. Wierzba też. A trzecie drzewo. Nie wiem, może dąb? Silny dąb. No. A trzy wyroby z drewna, które są tobie albo bliskie, które bardzo lubisz. Trudne pytanie. Trzy wyroby z drewna. Naszego prawdziwego takiego. To mam nawet wiersz pod tytułem Drewno. To może pan przeczytać. Ale wyroby z drewna. Właśnie wchodzimy w temat. Trudno powiedzieć. Pinokio. A jakieś sprzęty na przykład domowe, które są dla ciebie właśnie, mają znaczenie. Znaczy chciałbyś mieć, albo masz z drewna. To muszę się zastanowić. Z drewna, no. Znaczy kiedyś dostałem od mojego znajomego taki, nie wiem jak to nazwać, kuferek na jakieś narzędzia, ale takie maciupeńki, nie? Ale z takim napisem, że coś pan miał... I to tak bombastycznie to napisał, że aż się zdziwiłem. Czcigodnemu panu Jarkowi za niewotyczny wchłodnik. Zmieściło się. I taki drewniany kuferek, takie pudełeczko na różne rzeczy. Na jakieś zapałki, na jakieś tam ten. To jest bardzo fajne, to przechowuję do dziś. No i z drewna dostałem w Kruszwicy w 93 roku, jako pierwszą nagrodę, Krysia wtedy była, rzeźba Piast Kołodziej. To dzisiaj ją mam. Piast Kołodziej. To dostałem jako pierwszą nagrodę w turnieju jednego wiersza w ogólnopolskich spotkaniach literackich pokoleń w Kruszwicy. Tam była pani jeszcze Czerska i tak. Mam taką przykopkę. Drewno w konkretnych. Tak. Czyli jedno drewno malutkie, drugie dosyć duże. I trzecie. A trzecie? No miałbym problem z trzecim. Meble, zwyczajnie. Meble, tak, oczywiście. Myślałam, że powiesz biurko.
Dorygał na książki. Nie każdy lubi na przykład, który lubią takie dębowe biurka, nie zawsze każdy. Ale to... Dlaczego zadałam ci te pytania? No właśnie dlatego, że spodobały mi się te wiersze w tomiku, które mi brałam z prośbą o przeczytanie. Lullaby, bydgoska kołysanka. Już noc. Pianista łysą głowę zwiesił nad szklaneczką whisky. Zapomniał, że księżycem jest i musi świecić. Już noc. Jazz dosączył się do ostatniej kropli srebrnej komedowej nuty. Wychodzę z kawiarni Węgliszek z prawie odkręconą głową. Na starym rynku ucichł czas. Bydgoszcz śpi. Jutro też będzie dzień, tak samo dobry, by umrzeć w nim lub żyć, by kochać do utraty sił. Czy to ty, czy nie ty, że spotykam cię tu w mym śnie, my sweet baby? Wybrałam wiersz Drewno. A propos drewna. Drewno. Przedmiot martwy, choć może jeszcze w nim wczorajszy szum drzewa, pieszczota wiatru, ptasi trel w gałęziach, stół, przy nim rodzina, prosta i oczywiście jak drewno. Przy stole siedzą zmarli rodzice, we mnie drzazga pamięci. Szubienica, pręgierz, krzyż wreszcie, na nim Chrystus drewniany, cierpi wszystkimi słojami za grzechy świata, zbyt twarde serca. Tablica, półka na książki, trumna, w którą zmienia się kołyska. Wszystko drewno, próchno, przedmiot martwy, choć może jeszcze w nim krzyk, ból, śmiech, płacz, modlitwa, nadzieja. Drzwi, przez które wchodzi i wychodzi, wraca lub nie wraca. Krzesło, a na nim babka, cała w różańcu, jeszcze żywa, modli się bezgłośnie. Drewno, byłe drzewo, przedmiot najdoskonalej martwy. Drzewa. Drzewa podają mi swe gałęzie na powitanie. Szumią wiatrem, barwią się liśćmi, uśmiechają się do mnie. Niestety ja nie znam ich języka, a jednak także się uśmiecham na ich widok. I wiersz dedykowany właśnie mojemu wędrowi Piotrowi Cieleszowi. Katedra Oliwska, sierpień 2014. Piotrowi Cieleszowi. W Gdańsku w Katedrze Oliwskiej słuchałem koncertu muzyki organowej. I wtedy, właśnie wtedy objawił mi się potężny i wielki jedyny Bóg Jahwe, niesiony na skrzydłach muzyki Johanna Sebastiana Bacha, jak na skrzydłach serafinów. Poczułem nad sobą i w sobie jego potężną dłoń, duchowy, niegasnący ogień wiary. Moc nie z tej planety zagościła tu i teraz. Ojcze nasz, który jesteś nie tylko w niebie, ale czasem także w nas, przyjdź królestwo Twoje. I jako, że mają być trzy wiersze, to tak sobie wybrałem trzy wiersze o tematyce religijnej. To jeszcze dwa. Spowiedź. Spowiadam się Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Spowiadam się niezbyt często, w przesmykach żarliwej modlitwy, niekiedy dopiero tuż przed snem, gdy noc zdejmuje ze mnie wszystkie maski. Dopiero wtedy otwieram się przed Tobą. Ojcze, Ojcze, wołam, spowiadam się Tobie jak syn. Oddaję Ci się w opiekę jak bezbronne dziecko. Tak bardzo Ci ufam. Czasami
Spowiadam się przez kratkę wiersza, kartkę wiersza. Wyznajemy grzechy, ale nade wszystko cały ogrom mej miłości i wiary. Czuję wtedy wielki żal, chęć poprawy. Pojawia się dojmujące uczucie bycia człowiekiem, tylko. Uciszam się i słyszę wtedy twój cichy, lecz przenikliwy głos. Kochaj, bo miłość zakrywa wiele grzechów. I czuję w sobie słodycz odpuszczenia. Moja wina, twoja bardzo wielka miłość. Rozmowa z Jezusem. Tylko w twoich oczach, mój Zbawicielu, wielkim jestem. W twoich oczach, w tak wymownym spojrzeniu, widać wszystko. Całą świętość i miłość Boga, którego jesteś synem i obrazem. Twoje usta zawsze pełne mądrych słów, słów pocieszenia, uśmiechają się lekko. Dłonie, święte dłonie cudotwórcze, a zarazem tak pięknie i przejmująco ludzkie, zawsze chętne do podania. Nikogo nie odpychają. Siedzę teraz z tobą przy jednym stole i słucham żywej Ewangelii. Jak dobrze mi z tobą być blisko ciebie, Rabbi. Gdybyś miał wybrać trzy rzeczy, właściwie trzy pasje, bez których nie mógłbyś żyć. No to przede wszystkim pisanie wierszy, czytanie książek w ogóle. Czyli literatura jest. Tak. No i oglądanie filmów, myślę, że tak, bo jestem trochę kinomanem. Tak. Mam swoje ukochane filmy, do których zawsze wracam. Ale moją główną pasją, nawet może nawet bardziej niż pisanie wierszy, jest czytanie książek. No nie ma dnia, żebym ja nie przeczytał przynajmniej jednej albo nawet kilku książek. Po prostu tak zostałem, nie wiem, może wychowany, tak. Po prostu taki jestem zbudowany, taki jestem po prostu, że nie wyobrażam sobie siebie bez czytania po prostu. Nie? To jest ten głód literatury na pierwszym miejscu. Tak, zdecydowanie. Tak? Filmy, no ale jeszcze te trzecie. Zamknięci, jakbyś... No to muzyka. Jedna. Tak. No to mamy triadę. Poprosimy raz.
na początek dwa wiersze z tomiku Wilk. Tytułowy, czyli Wilk. Mam w domu oswojonego wilka. Jest jeszcze trochę dziki i czasem, gdy świeci pełnia, wyje do księżyca. Lubię go słuchać. Nie czuję się wtedy tak bardzo samotny. Mniej cierpię i w ogóle. Nie jestem wylewny, introwertyk, nawet sam przed sobą. A on, o błogosławione zastępstwo, wyśpiewuje także moją duszę, mój ból. Wiem, jest to trochę nie fair. Można by powiedzieć, traktuję go jak chłopca do bicia. Ale i on widać cierpiał. Nie uczyłem go tego. Nie ma w tym nic syndromu Doriana Greya, a jednak każdy powinien mieć takiego wilka, towarzysza niedoli. Mam w domu oswojonego wilka. Niekiedy pod wieczór albo tuż przed snem wychodzimy na balkon i słucham, jak wyje. Zapatrzony w ogromniejącą w oczach pełnię, wiszącą nad blokowiskiem, jak wyrzut. I wiersz, o który tu wspomniałeś, mówiliśmy tu o drewnie, o drzewie, więc żeby było w klimacie, powrót do brzozowego lasu. Powracać do brzozowego lasu. Przytulić się i poczuć kruchy dotyk siwiuteńkiej kory. Zrozumieć, gdy wokół otulina ciszy szept życiodajnych soków w utajonym krwiobiegu. Odkryć duszę w pozornej martwocie drzewa, subtelną mowę w listowia szeleście. Przymierze z ptakami żeglującymi na przezroczystych łódkach powietrza z oddechem wiatru. Docenić w brzozie atawistyczny upór trwania wbrew powszechnej ruchliwości, która jest niczym innym jak zwykłą szamotaliną w poszukiwaniu utraconego sensu. Powracać więc do brzozowego lasu, do studni głębokiej, do dzwonu na anioł pański, do klucza żurawi i uścisku dłoni, który jak chleb, banalny, a niedoceniany. Do modlitwy wreszcie, ciepłej jak myśl o tobie, brzozo. I na koniec niespodzianka, wiersz, który napisałam wczoraj, więc świeżutki, jeszcze nie publikowany nawet na Facebooku. Tutaj w salonie pierwszy raz on wybrzmi. Premiera wiersz, tak? No. Dokładnie. Tak. Palimpsest. Jednak żyje się po końcu świata. Małym, wielkim, prywatnym, niezauważalnym dla innych. Jedynym, a może jednym z wielu. Kończy się jeden rozdział, czy poziom, zaczyna następny. W jednym życiu kilka żyć, śmierci i zmartwychwstań. Bo czasem coś w nas umiera. Płaci się wielką cenę, przeżywa z trudem. Jednak żyje się po i dalej pisze się siebie. Dziękuję bardzo. Na zakończenie, Jarku, mam takie pytanie, ponieważ no, coraz częściej w sumie nazywany jesteś krytykiem literackim, za takiego się uważasz, twoje recenzje już się ukazują i w Wakancie, i w innych czasopismach. Podaj nam cechy dobrego wiersza dla ciebie. Konsekwentnie świadom. No przede wszystkim prostota. Prostota przekazu, prostota formy. Bardzo lubię wiersze. Pierwsze proste, nie przegadane, ale też nie przekombinowane, nie stworzone dla jakiejś oryginalności, dla samej siebie. Po prostu prostota. Czyli forma. Tak, forma jest najważniejsza, tak. Prostota. Drugie to jest głębia. Głębia przekazu, czyli treść. A trzecie to myślę, że taka autentyczność, że niczego się nie udaje. Czyli emocje. Emocje, tak, zdecydowanie. Wiersz nie może być wykładem akademickim, nie może być kazaniem, nie może być felietonem. Wiersz musi być wierszem i to ta poetyckość wiersza objawia się i poprzez formę, i poprzez treść, i właśnie poprzez emocje. Bardzo dobrze, że tu o emocjach powiedziałaś. Czyli mamy też tą triadę. Tak, oczywiście. Tak. Kochani, czy jeszcze jakieś pytania? No i jeszcze ta triada, najsłynniejsza, prawda, dobro i piękno. O, no to... Tak. Thank you.
Brawo. Brawo. A mnie...